Ze mną kolejna bardzo mocna ekipa. Kogo witam, kogo goście? Iwan. Witaj. Włodek. Witaj. Iwan. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Trenerze, może tak. Z czego trener jest dzisiaj najbardziej zadowolony? Powiem tak, że jestem zadowolony, tak, ale zawsze nie do końca, bo zawsze czegoś zabrakło, gdzieś jakiś błąd zrobili, dlatego od poniedziałku zaczynamy pracować nad tymi błędami, tak, ale ogólnie zadowolony, bo mają medale, walki wygrane. No. Ile mamy w sumie medali wszystkich? Jeszcze nie liczyłem, ale tak powyżej 10 medali to 100%. Pytanie do ciebie, ile walk dzisiaj udało się zrobić? Jedna walka. Jedna walka. I w której czułeś się emocje jakieś większe niż ostatnio? No tak, było fajnie. A stres był? Nie za bardzo. Czyli tak zwyczajnie po prostu, żadnego zbijania wagi, nic? Tak, normalnie. Wierzyłeś do końca, że to będzie dzisiaj medal? Tak. Powiem tak jeszcze o nim krótko. On miał walczyć o wagowej 56, ale nie miał tam rywala i zadzwonili do mnie jako do trenerza i przenieśli go na 61 kg. I jego rywal był cięższy niego na 5 kg, tak? Ale on dał z nim radę i jak widać ma złoto. No to od razu widać poziom, nie? No, poziom jest na pewno wysoki. Kto z was jest najmłodszy tutaj? Najmłodszy? Ile masz? 12 lat ma. 12 lat. Jak się czujesz? Podoba ci się sport, jakim jest MMA? Tak, bardzo. On wspominasz z dzisiaj najlepiej, z dzisiejszych zawodów? Pewnie złoty medal. No jak walczyłem. Trochę słabo po polsku mówię, da, ale powiem tak, że stoczył ciężką walkę, tak? Ciężką walkę. Walka trwała... jak to... Długo? Długo, no... nie było skończone wcześniej, a trwała... Przed czasem. Nie było skończone przed czasem, tak? Walka trwała od początku do końca, tak? Ale... na pełnym dystansie. Tak, na pełnym dystansie, dokładnie, dzięki. Ale sędziowie powiedzieli, że jednogłośna decyzja i Iwan wygrał tą walkę. Chcielibyście kogoś pozdrowić na koniec? Może zacznę z tej strony? Kogoś pozdrowić? Nie wiem, chyba mamę. Mamę, tata. Trenerze? I trenerze. Ja bym wszystko pozdrowić wszystkich, kto dziś patrzyłem na nas, tak? Swoją rodzinę, swój klub. Możecie w swoim języku. No, trenerza, tata i mamę. Kuzyna, trenera, kolegów i rodziców. Wszystkich swoich najlepszych kolegów i całe rodzeństwo. Macie jakiś swój okrzyk klubowy? Typu hasło to czy to? Hasło, jakieś klubowe macie? Mamy. 3, 2, Sparta, uf, uf. 1, go! Sparta! Uf! Dzięki bardzo.